Vlogmas, dzień 10. Jest koło godziny 9. My przed chwilą wstaliśmy. Wiktoria sobie rozmawia sama ze sobą. Zaraz do niej pójdę i będę ją karmić. A teraz stwierdziłam, że otworzę kalendarz. Także otwieramy i sprawdzamy. Jestem strasznie ciekawa, co tam jest. Ok. Najpierw karteczka. Daj znać, czy dobre. Co może być? A napój Chias. A jaki to jest smak? Teraz sprawdzę. Ok, znalazłam tutaj na różowym jest napisane, jaki to smak. I to jest granat i hibiskus. Także myślę, że powinno być pyszne. Dam znać, na pewno. Czy wam pokażę, jakiego super misia dostała Wiktoria od tych naszych znajomych, którzy byli u nas wczoraj. I zobaczcie. Dostała Olafa z Krainy Lodu i słodkości. Prezent super, bardzo mi się podoba ten miś. A teraz idę szybko karmić Wiki. Jest już trochę później, jak widzicie, dalej jestem niepomalowana, ale strasznie mi się dzisiaj nie chce malować. I mieliśmy jechać do mojej mamy, ale nie odbierała, także zostałam w domu. Daniel pojechał na siłownię i teraz właśnie oddzwoniła i zastanawiam się, czy jechać, czy nie. Jakbym pojechała, to bym mało na chwilę zostawiła i skoczyła do Tesco pooglądać jakieś ubranka. Także korci mnie, trochę korci, ale nie wiem, jeszcze zobaczę. Poukładałam wszystkie prezenty z kalendarza adwentowego pod choinką i zobaczcie, lepiej to wygląda niż w tym pudełku. I od razu pokazuję wam jedenastkę. Wygląda ona w ten sposób. Tutaj na pewno jest coś dla Lipki. I powiem wam, że nie mam pojęcia, co to jest. Nie umiem wyczuć. Jakby jakaś szmatka tam była. Kurczę, nie wiem, ciężko mi stwierdzić. Także wygląda jedenastka w ten sposób. Wiktoria właśnie zasnęła, ale prosiaczek też nam przed chwilą zasnął. Także mamy dwie śpiące królewny. Wszystkie te ozdóbki mikołajowe, pingwinkowe, postawiłam tutaj na komodzie. I jeśli wiecie, to niech ktoś mi powie, ile razy podlewa się tego kwiatuszka, żebym go zaraz nie uśmierciła, tak jak wam mówiłam. Także jeśli wiecie, to dajcie znać. Ja właśnie mam chwilę wolnego, także stwierdziłam, że pooglądam sobie vlogi. Zacznę od vloga Dakolki. Powiem wam, że to jest młoda mama Stasia i Ignasia. Ignas jest starszy, Staś jest taki maleńki, maleńki, maleńki. Także naprawdę taki słodziak malutki. I bardzo lubię jej vlogi. To jest jeden z mniejszych właśnie kanałów, tak jak ja. Ale dziewczyna jest naprawdę świetna, młoda mamusia, także bardzo jej kibicuję. Jeśli macie ochotę, to serdecznie was do niej zapraszam. Wiki przed chwilą wstała, zjadła i oczywiście patrzy się na choineczkę, nową swoją zabaweczkę. Aż mi się zrymowało. Na kolejne święta już nie będzie tak wesoło i Wiktoria nie będzie się tak ładnie patrzyła na choineczkę. Myślę, że w ruch pójdą bombki i ściąganie ich. Także zobaczymy, co to będzie za rok. Pora otworzyć czekoladkę, także otwieramy. O, serduszko. Idziemy z Danielem na zakupy, także odezwiemy się do was później. Wróciliśmy już do domu i Daniela mama dała nam pieniążki, żebyśmy kupili coś dla Wiki pod choinkę, także zaraz wam pokażę, co kupiliśmy. Mój brat również dał nam pieniążki, więc zobaczycie, co od niego Wiki dostała. Także od Daniela mamy taka sukieneczka, już na rozmiar 74, przepraszam, z długim rękawkiem. I do tego takie słodkie getry, także naprawdę ekstra. I wzięliśmy właśnie jej jeszcze od mojego brata buciki. Są naprawdę przeurocze. I niech ktoś mi powie, czy to nie są najśliczniejsze i najbardziej urocze buciki, jakie widzieliście. No są po prostu przesłodkie. Patrzcie, nałożyłam jej ciapka i super to wygląda, także ekstra, naprawdę stylówka będzie miała niedługo. Zabieram się za jedzenie kolacji, właśnie jeszcze gotuje mi się woda na herbatkę, także stwierdziłam, że jem kolację i będę się z wami żegnała, także widzimy się jutro. Pa, pa!